Witam serdecznie moim gościem Krzysztof Magdziarczyk, Gadżet Team. Witam serdecznie. Krzysiu, przegrywacie dzisiaj cały mecz, by go jednak w końcówce zremisować. Jak byś określił ten wynik, ten cenny punkt właśnie z liderem? Chyba podwójnie waży pozytywnie na waszą korzyść. No jednak początkowo prowadziliśmy, także było i tak fajnie. Później w końcówce jednak remis i 2-1 udało się. Ale 2-2 to jest sprawiedliwy tutaj wynik i myślę, że obydwie drużyny powinny być zadowolone z tego wyniku. Dzisiaj Gadżet pokazał bardziej ofensywną, twardą, charakterną grę, taką jak przyzwyczailiście nas do wcześniejszych sezonów. Co brakowało, że od początku właśnie tego sezonu 2022 brakowało takiego właśnie Gadżetu? Oj, weszliśmy źle w sezon. Na pewno ja źle, bo czerwona moja w pierwszym meczu kartka spowodowała tutaj naprawdę osłabienie drużyny. Aczkolwiek no myślę, że wrócimy teraz na dobre tory, tutaj dobrze na obronie i będzie coś z przodu zawsze wchodziło. Tutaj mamy dobre przody, także na pewno będzie dobrze. Musicie w tabeli gonić, ponieważ ten restart, który tam kiepsko wam wyszedł, Falstar chciałem powiedzieć. No trzeba to teraz trochę nadgonić. Tak naprawdę pierwsza piątka dla Gadżetu to jest obowiązkiem. Obowiązek, nie obowiązek. Tu się liczy dobra gra, fan, żeby była bez kontuzji, żeby było i myślę, że będzie wtedy sam wynik przychodził, jeśli się będzie podobała gra. Także myślę, patrzę na to optymistycznie. Przychodząc dzisiaj na spotkanie, spodziewałeś się, że będziecie w stanie właśnie tutaj powalczyć o pełną pulę właśnie z liderem? To znaczy tak, z każdą drużyną się próbuje walczyć o pełną pulę, aczkolwiek czasami wydaje się, że ma się przeciwnika po prostu niżej ustawionego i nastawia się bardziej ofensywnie, a to później karci. Dlatego tutaj nastawiliśmy się może bardziej obronnie i to przyniosło efekty, także jest dobrze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.